Pomysł rodził się już wiele lat temu. Wielkich dwóch pasjonatów, czyli właścicieli tego obiektu, tych, którzy to wybudowali, czyli pani Irenia Pękała i pan Wojciech Pękała, to wielcy pasjonaci sportu, jeździli po wielu obiektach sportowych, oglądali i właśnie natchnęło ich to, taka myśl, że w Pszczynie zbudujemy taki obiekt sportowy, sportowo-tenisowy, gdzie będzie głównie tutaj jednoczył całe rodziny na sportowo. Chcemy, żeby cała Pszczyna tutaj z nami bawiła się dobrze na sportowo. Chcemy, żeby dzieci były, żeby byli rodzice i również seniorzy, bo też takie tutaj zajęcia dla wszystkich przewidujemy. Tenis będzie dla nas najważniejszy, ale tak naprawdę od tej dużej piłki, czyli piłki nożnej, po tą małą piłeczkę squasha, bo squash jest jeszcze mniejszy, można u nas wszystkie sporty jak najbardziej tutaj uprawiać i przychodzić i cieszyć się razem z nami tym, co tutaj u nas powstało. Na naszej stronie pojawił się grafik wszelkich zajęć fitnessowych. Siłownia jest czynna od dnia, od wczoraj. Można już przychodzić tutaj i ćwiczyć razem z naszymi trenerami. Można przychodzić na squasha, można przychodzić na badminton. Można spędzić fajnie czas tutaj w naszym ośrodku. Tak jak powiedziałem, nie tylko tenisowo, na sportowo. Można i zagrać w koszykówkę, w siatkówkę. Można też rozwijać się ogólnorozwojowo, bo takie zajęcia również będziemy tutaj proponować.